Dzień dobry, witamy razem z psem Borysem. My się trochę w domu nudzimy, więc czas umilamy sobie czytaniem bajek. Dla Was dzisiaj Borys wybrał bajkę o Gryzeldzie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, bo ona bardzo ciekawa i pouczająca. Posłuchajcie, Borys posłucha drugi raz, prawda? Świetna bajka jest. No to zaczynamy. Na tej stronie o Gryzeldzie bajka się zaczyna. Nie była z Gryzeldy zwyczajna dziewczyna, była sierotą, rodziców nie miała. U sióstr zakonnych w sierocińcu się wychowywała. Nie było to życie usłane różami, walczyła z bólem, gniewem i łzami. Chciała mieć rodziców, lecz okrutny los zadał Gryzeldzie wielki cios. Straciła rodziców, gdy była mała i tym sposobem pod opiekę sióstr trafiła. Siostry Gryzeldy nie rozpieszczały i twardą ręką wychowywały. Gryzelda w sobie się zamknęła, nie miała żadnego przyjaciela, była samotna i bardzo zgorzkniała, nikogo nie lubiła i sama być chciała. Urodą dziewczynka też nie grzeszyła, na głowie czarną szopę nosiła, cerę miała bladą, niczym płatek śniegu, oczy duże i czarne, które światła nie miały, a na policzku dwie szramy się malowały. Po wypadku rodziców Gryzelda swój świat miała. Nie był to świat kolorowy, czarne w nim myśli dziewczynce przychodziły do głowy. Gryzelda nie była zbyt miła. Na co dzień na wszystkich krzyczała i w mroku się kryła. Bezdomne koty na ulicach łapała i wszystkie na czarno farbowała, czym od razu u ludzi wywoływała. Na murach malowała mroczne grafity, do talerzy sól koleżanką dosypywała, a pod poduszki pająki i żaby zdechłe wkładała. Siostry karały ją za te wybryki, lecz Gryzelda nic sobie z tego nie robiła i dalej niemiłe rzeczy czyniła. Z wiekiem dziewczynce coraz straszniejsze psoty przychodziły do głowy. Wszystkich dookoła do siebie zraziła, siostry rady z nią nie dawały, modły wznosiły, kary stosowały, lecz wpływu na zachowanie Gryzeldy nie miały. W głębi duszy wiedziały, że to nie jest zła dziewczyna, lecz o tym, że umie być dobra, często zapomina. Tak mijały dni, miesiące i lata, Gryzelda rosła nieznośna dla świata, aż dnia pewnego w jej urodziny obudziła się zdumiona i oczom swym nie dowierzała, bo w prezencie coś dziwnego otrzymała. Obok jej pryczy, niewygodnej i małej, stali dwaj panowie. W szarych garniturach pod szyją krawaty mieli zawiązane, na głowach mieli szare meloniki i bardzo dziwne złote baloniki. Gryzelda zaskoczona krzyczeć na nich chciała, lecz trzeba przyznać, trochę się ich bała. Droga Gryzeldo, masz dziś urodziny, więc nie rób od rana takiej kwaśnej miny, bo mamy dla ciebie prezent wyjątkowy, który cię przyprawi o zawrót głowy. Jesteśmy z Ministerstwa Czasu i Przestrzeni. Najlepiej wiemy, co dzieje się na Ziemi. A ty dziś kończysz 13 lat, więc z tej okazji oddamy ci świat. Gryzelda długo się nie zastanawiała, szybko prezent z rąk dziwnych panów zabrała i jak wystrzelona z procy z pokoju wyleciała. Cieszyła się bardzo z upominku tego i postanowiła wykorzystać go na całego. W pierwszej kolejności wszystkie koty na czarno pofarbowała, wystarczyło, że palcem kiwnęła i już każda jej zachcianka się spełniała. Następnie innym dzieciom bliznę na twarzy zrobiła. One nigdy nie były dla niej miły, więc teraz ona nie była miła i wszystkie dzieciaki oszpeciła. Swój prezent bardzo egoistycznie. Swój prezent bardzo egoistycznie wykorzystywała. Wszystkie słodycze świata dla siebie zabrała. Z nikim się nie dzieliła, wszystko zjadła i oranżadą popiła. Swój wybryk bólem brzucha przepłaciła. Niczego się jednak nie nauczyła i gdy lepiej się poczuła, chciała się zabawić i świat odwróciła. Lwy z Afryki na zimną Grenlandię wysłała, a pingwiny z Antarktydy pod palmy postawiła.
lecz jak się okazało, zmiana korzystna nie była. Lwy pomarzły, pingwinom skóra się spaliła. Gryzelda jednak na to nie zważała i dalej dla Hec świat zmieniała. Postanowiła więc przywrócić szkołę, lecz sama do niej nie chodziła. Myślała, że nie musi, bo światem rządziła. Sprawy z tej odpowiedzialności sobie nie zdawała. Więcej tym niszczyła, niż naprawiała. By rządzić światem, trzeba dużej wiedzy, empatii do ludzi, zwierząt i przyrody, bo bycie władzą to pokora i dawanie siebie, nie tylko branie od innych nagrody. Panowie z ministerstwa poczynania Gryzeldy zauważyli i w drogę wejść młodej damie postanowili. Spotkali ją w parku, jak przy stawie, do kaczek z procy strzelała. Chciała się ich pozbyć, bo wymyśliła, że w stawie delfina będzie hodowała. Kaczki jednak delfina dziewały i tym Gryzeldę w zły humor wprawiały. Darczyńcy z Gryzeldą porozmawiali. Wyjaśnili, że ofiarując jej świat, rozsądniejszych decyzji z jej strony się spodziewali. Gryzelda władzę źle wykorzystywała. Panowie z ministerstwa poczynania Gryzeldy zauważyli i w drogę wejść młodej damie postanowili. Spotkali ją w parku, jak przy stawie do kaczek z procy strzelała. Chciała się ich pozbyć, bo myślała, że w stawie delfina będzie hodowała. Kaczki jednak delfina dziobały i tym Gryzeldę w zły humor wprawiały. Darczyńcy z Gryzeldą porozmawiali. Wyjaśnili, że ofiarowując jej świat, rozsądniejszych decyzji z jej strony się spodziewali. Gryzelda władzę źle wykorzystywała. Darczyńcy z Gryzeldą porozmawiali, wyjaśnili, że ofiarowując jej świat, rozsądniejszych decyzji z jej strony się spodziewali. Gryzelda władzę źle wykorzystywała, prawie że do wyginięcia zwierząt się przyczyniła, wielu zniszczeń dokonała i wielu ludzi unieszczęśliwiła w swoich poczynaniach. Egoistką była. Gdyby Ministerstwo Czasu i Przestrzeni jej nie powstrzymało, źle by się ta przygoda dla wszystkich skończyła. Gryzelda o odpowiedzialności zapomniała i na dobrą zabawę wszystko postawiła, widząc, do czego jej nieodpowiedzialność by doprowadziła, szybko swój błąd zrozumiała i naprawić go postanowiła. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że bajeczka się Wam bardzo podobała.